Witaj w kolejnym odcinku serii Winter Trip High Five. Winter Trip High Five. Ekspedycja Nordkap. Mam 600 metrów schodów przed sobą do szwedzkiego Stonehenge. To był mój pierwszy dzień w Skandynawii. Tuż po zjechaniu z promu postanowiłem zobaczyć Stonehenge by Ikea, które przez lokalsów uważane było za nieprzeciętną atrakcję. Tam zobaczyłem ludzi, którzy przytulają się do kamieni. Tak, zwykłych kamieni. Zupełnie tego nie rozumiałem, więc postanowiłem zrobić to samo. Gdybyście pytali, do tej pory nie wiem, po jakiego grzyba oni to robili. Poznałem w Szwecji takiego gościa, który zaprosił mnie do siebie na chatę. Dzisiaj jadę do niego odwiedzić go, przenocować u niego. Na szwedzką prowincję zaprosił mnie. Mam też dla niego kilka niespodzianek, bo wiem, że alkohol tutaj jest bardzo drogi. Jedziemy do Wojtka. Wojtek ma koty. Będziesz łapała koty? Hejo! Miał być Open Meriva, Cześć. Siemaneczko. Ale kurde, wjazd Rydwanu. Też został nagrany. Ciekawostka, właśnie sprawdziliśmy z Wojtkiem, jakie są statystyki z poprzedniego roku, jeśli chodzi o wypadki śmiertelne w Szwecji. I to jest najlepszy, najbardziej bezpieczny kraj w całej Europie, bo tylko 115 osób umarło, zginęło na drogach w tamtym roku. Trzeba Christiana von Koenigsegga odwiedzić dzisiaj, już po zmroku niestety, ale to jest cel dzisiejszego dnia. Zadzwoniłbyś do Christiana? Że będziemy, niech parzy kawę. Kurde, nie wziąłem telefonu. Kilka godzin później mieliśmy ogromne szczęście. Ja nie mogę się rozproszyć, żeby go nie walnąć, Wojtek. Bo słuchaj, jakby stłuczka z Koenigseggiem była high five, rozbił Koenigsegga ramen, to był hit. Daj mu trochę, panie, daj mu. No i brama się otwiera. Niestety dalej nie pojedziemy. Super, taki samochód zobaczyć, nie? Wielkie dzięki za odwiedziny i zapraszam następne razy. Cześć, 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 cześć. Cudowny człowiek. A my jedziemy dalej. Przed ramem kolejne 900 km trasy. Przez całą drogę byłem bardzo podekscytowany. Tak bardzo, że czasem musiałem się ostudzić. Ja pierdzielę, jak ja się tu zakopię, przecież zginiemy, Ajza. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. To jest po prostu hit. To jest najlepszy samochód na świecie. On jest do wszystkiego. Naprawdę. Niesamowite. Jaram się totalnie. Nie wierzę. Siema. Bardzo miło. Oglądam twoje te... No bym nigdy się nie spodziewał, żebym ci spotkał kurde w Norwegii. Co ty tu robisz? No jadę tym samochodem na Nordkap. Nagrywam, możesz pozdrowić. Pozdrawiam. Miłośników twojego kanału, patrzę, że masz high five. Tak, no. Mówię, wychodziłeś, ale no tyłem byłeś nie tak. Aha. Mówię, kurde, high five. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, hej. A kto to jest? To chyba Daniel z Namaris. Śpią tam w środku. W Tesli. Chyba trzeba ich obudzić. Pamiętacie, jak Daniel mówił mi przez telefon, że ma problemy z budzikiem? Od dzisiaj to ja będę go budził i to w niezłym stylu. Obudka, wstajemy, nie śpimy! 3:30! Tak się zamawia poranne budzenie o 3:30! Ja pierdolę, kiedy oni wstaną? Ile można spać? Może zamarzli w tym samochodzie? Siemano! Czekaliśmy na ciebie. I ładowaliśmy. Ta, czekaliście, jak ja wczoraj byłem w Polsce, dzisiaj jestem tutaj. Ale my cały czas ładujemy samochód do 100%. Cały czas ładuje się samochód, to jest fakt akurat. Siema. Cześć, Damaris! A przytulić mi się czasami? Gdzie jedziemy? Jedziemy na Playkę Stolen teraz, ale ogólnie jedziemy na Nordkap. I co, ja tak za wami mam jechać cały czas? No zobaczymy. Albo przed wami. Mam nadzieję, że masz dobrą linkę holowniczą. Co zabrałeś ze sobą? Cały dom. Jestem cyganem. Projekt Stolen, tam już byłem 4-6 lat temu chyba. Macie już 100% w tym swoim... No prawie. Akumulatorze, super. Mamy zasięgu na jakieś 400 km, więc na luzie. Czyli realnie jakieś 140, dobrze, jedziemy.
Ruszyliśmy w stronę najpiękniejszego fiordu w Norwegii, wygłupiając się po drodze jak skończone durnie. Bajojajo, bajojajo. Trochę się przygotowujemy na tą wyprawę, Ajza też jest przygotowana. Najśmieszniejsze jest to, że jest cieplej niż w Polsce, mamy piękne słońce, a my się ubraliśmy jak na jakąś ekspedycję. W pewnym momencie poczułem się tak gorąco, że musiałem się rozebrać. Ale wszyscy w zasadzie się, chociaż częściowo rozebraliśmy. Za dużo tej cebulki na sobie mamy. Ta norweska aura naprawdę sprawiała, że wytrzymałem w marszu prawie 2 bite godziny bez ubrań. No i Ajza też dawała radę. Wow! Zobacz, Ajza, co tam się dzieje. 600 metrów klifu. W takich momentach jestem z siebie bardzo dumny. I przeszczęśliwy, że mogę podziwiać takie widoki. Cudownie. Idziemy dalej. Oh yeah! Słuchaj, zapodoba ci się? Tam jest chyba najfajniejszy widok. Dawajcie, kto pierwszy dał? Zajebiście jest. On jeździ Teslą. To on się nigdzie nie spieszy, a za pół godziny zamykają parking. On jeszcze o tym nie wie. I co? I Tesla się rozładowała. Teraz muszę ją ciągnąć do ładowarki. Stanęła na środku tunelu, zaraz do niej dojadę. Ojejku, jejku, jejku, jejku. Tak to jest z tymi elektrykami. Bywa. Zaraz was wyciągnę, spokojnie. No i co, rozładowała się? Zaraz pociągniemy zaraz, nie ma problemu. Robert pomoże. A jakie echo tu jest? Subskrybuj, high five! Cała Norwegia usłyszy. No dobra, podpinamy. Dobra pizza? 78, żeby powiedzieć za małą pizzę. Musi być dobra. I co, gdzie lecimy? Jakieś fordy jeszcze? Teraz na ładowarkę. Halo, halo, mobilki. Co tam się dzieje? Coś ciekawego? Chyba wyłączę. Poczekam w ciszy. Bye. Kolejne ładowarki. Bo co można robić, jak te nudne elektryki się ładują? Musiałem jakoś zajmować sobie czas. Zobaczcie, jaką frajdą jest dla właścicieli autora elektrycznych puszczanie światełek. To jest paranoja. Co w tym fajnego? Motoryzacja się kończy. Pora umierać. Albo kupować V8. Kolejny dzień, tamci już naładowani. Mam nadzieję, że przez całą noc zdążyli się naładować. Także przejadą kolejne 150 km. Dramat z tymi elektrykami. Byłem sobie kupić banankę i dałem kluczyki do samochodu Danielowi, żeby przeparkował auto. Ale nie za bardzo ich widzę. Co ty robisz? Tankuję ci gaz. Jak to gaz tankujesz? No jak masz jeździć V8, to będziesz jeździł chociaż trochę bardziej ekonomicznie. Nigdy w życiu nie dotykaj mniej więcej mojego samochodu. Teraz będzie działał na gazie, ładnie, ekologicznie, jak porządny obywatel. No i co ja mam z nim zrobić? Mobilki, mobilki, jak tam sytuacja w południowej Norwegii? Za chwilę robimy pauzę. Dobrze, to może pokręcimy razem. A wódeczkę jakąś macie?
Jak się skończy, to poprosimy jakiegoś młodego, żeby małym skoczył do sklepu, bo my to pauzę, jak będziemy kręcić, to nie możemy się ruszać, ale ci z busa, z firanki, bo ja polecę. Żarty żartami, a my kierowaliśmy się dalej na północ w stronę Bergen. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't wanna place. I wanna be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds, they can stay soft. Milion promów, hektolitry wypitej kawy i dziesiątki godzin wspólnej rozmowy później udało nam się dopłynąć na stary ląd. Oczywiście pierwsze, co zrobiliśmy po dopłynięciu, to... Serio? Przejechaliśmy 30 km, ziom! Co z tobą nie tak? Niezawodny ramp ruch przed siebie w stronę koła podbiegunowego w poszukiwaniu nowych przygód i ekstremalnych przeżyć. Przed wami coraz ciekawsze materiały. Do zobaczenia w kolejnych.